Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Amen. Usiądźmy sobie. Moi kochani, przez te ostatnie 2 dni spotykaliśmy tu w kościele się ze świętym Franciszkiem, którego życie już poznaliśmy, myślę. I myślę, że zapamiętamy tę postać świętego, który z człowieka no dosyć takiego zapatrzonego w siebie, takiego właśnie zakochanego, można powiedzieć, w siebie, stał się człowiekiem zakochanym w Panu Bogu. Bez żadnych granic, bez żadnych zastrzeżeń. Wiedział, że Pan Bóg dla niego musi być najważniejszy. Jeżeli dobrze słuchaliście pierwszego czytania, to słyszeliśmy w nim historię o tym, że 3 mężczyzn, którzy byli pod taką niewolą króla w Babilonie, nie chciało poddać się nakazowi królewskiemu, żeby oddać pokłon bożkowi ulanemu ze złota. Ponieważ wiedzieli, że Pan Bóg jest dla nich najważniejszy. Nie jakiś bożek, którego wymyślił człowiek. Dlatego powiedzieli: nie królu, nie będziemy się kłaniać byle komu. Mamy swojego Boga i jesteśmy Mu wierni. Dlatego król, jak słyszeliście, kazał ich związać, nawet wybrał najmocniejszych mężczyzn z wojska, związał tych 3, rozpalił piec i kazał ich rzucić do ognia. Ale ponieważ ci 3 mężczyźni okazali się wierni Panu Bogu, nie zdradzili Boga, wiedzieli, że to On jest najważniejszy w ich życiu, naraz król patrzy, a anioł prowadzi tych 3 mężczyzn rozwiązanych, przechodząc pomiędzy płomieniami ognia. Nie zostali spaleni. Jakąś cudowną interwencją Pana Boga ocaleli. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że jeżeli jesteśmy wiernymi Panu Bogu, jeżeli umiemy Pana Boga zawsze postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu, to nie będziemy wolni od problemów. Nie na tym polega codzienne odmawianie modlitwy czy znajomość przykazań Bożych. Nie na tym polega bycie uczciwym człowiekiem, przychodzenie co tydzień do kościoła, spowiadanie się, przyjmowanie Komunii Świętej, że ominą nas w życiu problemy. Ale nawet w największych problemach Pan Bóg będzie nam podawał dobre rozwiązanie. Pan Bóg będzie nas ocalał z takich płomieni. Na pewno już nieraz w swoim życiu spotkaliście się z jakimś swoją trudnością. Może coś sprawiło wam kłopot, może z czymś sobie nie mogliście poradzić. Właśnie coś było takim ogniem, które chciało nas zniszczyć.
Ogień ma to do siebie, że jak zapalimy ogniem na przykład kartkę, to ona spłonie całkiem. Zniknie, tak? Spopieli się. Ale w wierze, w naszej wierności do Pana Boga, właśnie dzięki temu Pan Bóg nas ocala. Znajduje takie rozwiązanie, na którego my jeszcze nie mogliśmy w ogóle wpaść. Takie, na które nigdy by nam nie przyszło do głowy. I wczoraj z tymi młodszymi grupami umawialiśmy się na to, że rano dzisiaj będziemy rycerzem. Pamiętacie? Na czym polegało nasze rycerstwo? Co to znaczy być rycerzem? Walczyć o co? O dobro, o wolność, o jakieś dobre rzeczy w naszym życiu. I umówiliśmy się, jak dobrze pamiętacie, że dzisiaj rano wszyscy będziemy walczyć o co? O to, żeby się rano pomodlić, jak wstanę z łóżka. Udało się być rycerzem? Komu się udało być rycerzem? Ręka do góry. Bardzo dobrze. Widzę, że jesteście mądrymi rycerzami, bardzo pojętnymi i oby tak dalej. Rycerz, pamiętajcie, rycerz walczy o dobro. Rycerz walczy o nawet najmniejsze dobro w naszym życiu. I mam nadzieję, że to bycie rycerzem nie zgaśnie w was, że codziennie rano, jak otworzę chociażby jedno oko, to postanowię sobie, muszę zawalczyć o to, żeby teraz odmówić pacierz. I tu nie chodzi o to, czy ktoś ma 5, 7, 12 czy 60 lat. Tutaj wszyscy musimy walczyć o to, żeby się modlić. Bo wiecie, jest taki jeden zły, który się nazywa diabeł i będzie robił wszystko, żebyśmy się modlić zapominali. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o tym, że dwóch ludzi przyszło się pomodlić do świątyni. Jeden modli się i mówi: Panie Boże, ja Ci dziękuję, że jestem taki wspaniały. Nie ma lepszego ode mnie. A celnik modli się jak? Panie Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem, bo często sobie w życiu nie radzę. Popełniam różne głupoty, mam za uszami swoje. Zmiłuj się nade mną. Jak myślicie, który się modlił, pierwszy czy drugi? Pewnie, że drugi, bo pierwszy przyszedł się pochwalić. Jaki cudowny jest. Powiedzcie, czy jest na świecie człowiek, który nie popełnił błędu? Każdy coś może przeskrobać, każdemu się noga powinęła. Każdy popełni jakąś głupotę, ale właśnie na tym polega miłość Pana Boga do nas. Że dzięki temu, że Pan Bóg kocha nas bez względu na wszystko, możemy zawsze zacząć jeszcze raz. Przyjść do Pana Boga, powiedzieć: Panie Boże, uratuj mnie. Pali się jakiś ogień w moim życiu, który chce coś zniszczyć. Uratuj moje serce. Coś złego ze mną się dzieje. Przyjdź do mnie. Miej litość dla mnie. I to jest prawdziwa modlitwa serca. Dlatego chciałbym, abyśmy wszyscy zapamiętali z tych trzech dni, w których się spotykamy, że właśnie święty Franciszek tego dokonał w swoim życiu. Może na początku był takim chwalipiętą. Może lubiał wśród kolegów zaistnieć. Może chciał być tym, którego chwalono. Miał zawsze dobre żarty, umiał odpowiedzieć na każdą sytuację. Ale w pewnym momencie zrozumiał, że musi być Pan Bóg na pierwszym miejscu. Że nawet jeżeli popełniam błędy, to zawsze mam możliwość tego powrotu do Pana Boga. Pan Bóg istnieje, naprawdę. I wszystkich nas bardzo kocha. Dlatego zróbmy wszystko, żebyśmy my też z całego serca, na ile nas dzisiaj stać, na 100% naszego serca kochali Go, jak tylko potrafimy. Amen? Zgadzacie się? Słabo się zgadzacie. Tak czy nie? Bardzo się cieszę. I cieszę się, że was wszystkich dzisiaj widzę naraz. Spotykaliśmy się osobno, a dzisiaj wszyscy przyszli na jedną godzinę, abyśmy mogli zobaczyć, jak bardzo Pan Jezus nas kocha. Że stanie się dla nas pokarmem. Będziemy Go mogli spożyć, żeby uświęcał nasze życie. Amen. Powstańmy teraz.